Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z nami wszystkimi. Są takie potrzeby, kiedy żegnamy ludzi, którzy nam w życiu zaimponowali. Mówi się powszechnie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jeśli nawet, to na pewno są niepowtarzalni. I niewątpliwie takim niepowtarzalnym człowiekiem był w świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka. Pewnie każdy i każda z nas chciałby dzisiaj coś o nim powiedzieć. Coś jeszcze dorzucić, jakby kamyczek do mozaiki jego tak tragicznie i nagle przerwanego życia. Jako ludzie wierzący nie poddajemy się zmartwychwstaniu. Bo Pan mówi, gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Niech się nie trwoży wasze serce. Ożywieni tą chrześcijańską nadzieją, chcemy uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach pogrzebowych, a szczególnie w tej Eucharystii, którą sprawujemy za świętej pamięci. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszego brata Janusza i prosimy, abyś go przyjął do błogosławionej społeczności świętych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech na Cię,
obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił chwale i powołał go do społeczności świętej. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jesteś i w drog się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieją nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc, na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Za spokój duszy świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki, wszystkich ofiar, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku dla naszych bliskich zmarłych, odmówmy. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo stało się ciałem. Zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech nam świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech nam świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech nam świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.